Dobrze. Po długiej, długiej przerwie widzimy się w realu tak zwanym. To zresztą słowo, które z tego co wiem zostało przez Lema wprowadzone do literatury. Widzimy się w realu. Bardzo się cieszymy, chociaż jest nas mniej, bo takie są wymogi. I rozpoczynamy dzisiaj w chyba wymarzony sposób, najlepszy z możliwych, rozpoczynamy realizację projektu Polemiki i dylematy, który Biblioteka Zabrzańska przygotowała w związku z rocznicą, setną rocznicą urodzin Lema i rokiem lemowskim. Ten projekt został dofinansowany przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu i będziemy go realizować właściwie do października, czy do września, czy do października tego roku. Prosimy śledzić nasze media społecznościowe, stronę internetową, plakaty, afisze będą Państwo wiedzieć. W ramach tego projektu będzie sporo warsztatów, przewidujemy też projekcje filmowe i różne inne atrakcje, ale zaczynamy dzisiaj i zaczynamy od jednego z czołowych, jeśli nie czołowego, nie głównego lemologa i lemocholika polskiego, pana Wojciecha Orlińskiego, który jest autorem trzech już książek o Lemie, z czego jedna jeszcze nie ujrzała światła dziennego, myślę o tym Lemie w PRL-u, który w tym roku się ukaże. Natomiast w 2003 roku została wydana taka encyklopedia lemowska pod tytułem Co to są sepulki? Wszystko o Lemie. Potem w 2017 wydawnictwo Znaki, teraz było wznowienie, wydało książkę, która jest głównym, tutaj jakby głównym tematem dzisiejszego spotkania. Lem, życie nie z tej ziemi. To jest biografia, pierwsza biografia Lema, tak wyczerpująca i napisana właśnie przez pana Wojciecha Orlińskiego, który, powiedzmy od razu, jest dziennikarzem, publicystą, pisarzem, związanym przez dekady z Gazetą Wyborczą. Przepraszam, w tej chwili felietonista dużego formatu, o ile mam aktualne informacje. Autor również opowiadań fantastycznych, to panu też trzeba wypomnieć, jakieś powiastki fantastyczne, fantastyczno-naukowej również. Oraz autor książek podróżniczych, między innymi o Ameryce, o Route 66, z tego co doczytałam. Autor, popularyzator wiedzy o nowych mediach, między innymi autor książki Internet, Czas się bać, o nowych mediach, o kulturze masowej, także człowiek, orkiestra, ostatnio również nauczyciel chemii. Przede wszystkim właśnie. No więc i teraz moje pytanie pierwsze zabrzmi tak, tak mi się nasunęło. Wrócił pan do swojego wyuczonego zawodu, a z tego co tak gdzieś tam wyczytałam i tak się domyślałam, ta chemia w pana życiu, studia chemiczne, miał w tym swój udział Stanisław Lem, a właściwie jego książki. Tak, tak, to znaczy to też czas się przywitam przede wszystkim. A no, w dużym stopniu pokochałem nauki ścisłe przez opowiadania i powieści Stanisława Lema jeszcze jako dziecko. Zacząłem, no, pierwsza książka Lema, którą przeczytałem, to były Dzienniki Gwiazdowe. Nie zadałam tego pytania, pan to bardzo nie lubi. One są bardzo... Nie, wszystko może pani pytać. No, tam pojawia się dużo właśnie nawiązań do jakichś teorii naukowych, różnych pojęć. To jest humorystyczne, no, to opowiadanie, ale tam pojawiają się jakieś tajemnicze, trudne słowa, bardzo je chciałem zrozumieć. Też w rodzinie miałem to szczęście, że zazwyczaj miałem jakichś dorosłych, których mogłem tym męczyć, no ale właśnie bardziej wiecie dziurę w brzuchu, no to właśnie w końcu słyszałem, że no, nie da się tego wytłumaczyć na przykład bez wyższej matematyki, której ty jeszcze nie znasz. No krótko, poszedłem sobie na studia, żeby się nauczyć tego, nauczyć tamtego i tak trochę koloryzuję, jak mówię, że poszedłem na nie, żeby lepiej rozumieć Lema. Ale tak, poszedłem na nie, żeby lepiej rozumieć Lema, więc pamiętam taki właśnie radosny moment, w którym poczułem, że jestem na właściwym miejscu i że właśnie pobieram te nauki, które chciałbym pobierać. To był właśnie pierwszy rok, czyli sam początek, pracownia analizy jakościowej, no i asystent tam właśnie wprowadzał pojęcie sedymentacji, właśnie tak sprząsając próbówką, a co proszę, widzą Państwo, piękna sedymentacja. I wtedy akurat wyszła ta ostatnia, więc to był rok, można dokładnie podać datę, bo akurat wyszła w Polsce ostatnia powieść Stanisława Lema, Fiasko, chyba w 1988 ona wyszła i jakiś recenzent, chyba w Polityce, strasznie się denerwował, że Lem używa takich słów, których normalny czytelnik nie zna. No skąd ja mam wiedzieć, co to jest sedymentacja? Tak sobie pomyślałem, ojej, pan tu właśnie tłumaczył i pokazuje, w ogóle tak trząchając, tak więc owszem,
że rzeczywiście wybrałem te studia, żeby no nie no, mogła być też fizyka, pewnie najlepsza byłaby medycyna, którą sam studiowałem, no ale to już jest dla mnie zbytnio hardcore, żeby tak ciężkie studia mieć tylko po to, żeby czytać książki. Chemiczne też są dosyć ciężkie, no ale właśnie rzeczywiście, no bardzo się to przydaje, żeby zrozumieć prozelema. Jest takie słynne opowiadanie, ja mam słynne wśród ścisłowców smoki prawdopodobieństwa, które jest parodią teorii kwantów, więc żeby zrozumieć jak ten dowcip, to właściwie dobrze jest tak na akademickim poziomie się zetknąć z teorią kwantów. No więc miałem to szczęście, że się źle się zetknąłem. Natomiast no, wszystkie moje plany związane z tą chemią się trochę tak jakby zawaliły z razem z transformacją ustrojową, bo ustrój upadł jak byłem na trzecim roku, więc specjalnie jakieś miejsca pracy dla chemików wtedy nie były jakoś bardzo atrakcyjne, więc właściwie trochę z przypadku zostałem tym dziennikarzem, nie wiem. Ja teraz jak o tym myślę, to nie trzeba się kiedykolwiek nadawałem do tego dziennika. No, w każdej rzeczy się ugrzązłem tam na prawie 30 lat, natomiast teraz właśnie z kolei pandemia jako kolejny kataklizm trochę powywracała moje dziennikarskie plany, więc jestem nauczycielem, ale ponieważ zacząłem akurat w momencie, w którym przyszła druga fala, więc prawie cały rok szkolny mam w postaci gadania do laptopa, więc do maszyny. No więc ogromną radość mi sprawia teraz mówienie do ludzkich twarzy. Mogą Państwo nawet robić głupie miny, dubać w nosie, nie wiem, wszystko jedno i tak będzie to dla mnie piękniejszy widok niż ekran laptopa, którego już mam serdecznie dosyć. Tak jak większość z nas. Proszę Pana, chciałam zapytać o taką rzecz, ponieważ w swojej działalności pisarskiej zajął się Pan między innymi biografiami. Biografia dla mnie jest jedyną. Napisał Pan również biografię twórcy, znaczy wynalazcy internetu. Człowiek, który wynalazł internet, tak, Paul Baran. Tak, znaczy on wymawia na swoje nazwisko Baran, ale urodził się w Polsce jako Baran. Grubelki też coś ćwierkają, że w tej chwili jest Pan w trakcie pisania biografii Mikołaja Kopernika. Tak. Prawda Ci to? Lito? Tak. Także chciałam zapytać o taką metodykę pracy. Czy w przypadku każdej z tych postaci była inna? Jak się w ogóle zabiera biografista, autor biografii do pracy, gdzie zbiera materiały, jak je weryfikuje, czy spotykają go jakieś zaskoczenia, czy rozczarowania. Może skupimy się głównie na Lemie, ale oczywiście można też sięgnąć. Czy są jakieś pewne elementy wspólne, no, tak zwanego researchu? No, na pewno wspólne jest to coś, że staramy się dotrzeć do tych dokumentów, jakie są dostępne. Z Kopernikiem to wygląda, z jednej strony można powiedzieć, że jest bardzo łatwo, bo bardzo trudno, bo tutaj jakichś nowych materiałów specjalnych nie odkrywam właściwie, a w dodatku no, wyszła takie dzieło, takie fundamentalna taka księga Regesta Kopernikana, w której po prostu profesor Biskup zebrał wszystkie w ogóle dokumenty, jakie są znane na temat wszystkie zmianki. Jest w dodatku strasznie mało, to znaczy w związku z tym, więc życie Kopernika jest no, pełne takich zagadek białych plam, które tutaj, no i tutaj muszę sobie niestety, oczywiście uczciwie zaznaczam to czytelnikowi, ale jednak po prostu muszę sobie fantazjować, no bo tam są całe takie dziury, w których w ogóle na przykład nie wiadomo nawet tak na dobrą sprawę, ile on i gdzie i z jakich zrobił dyplomów, no więc kim byli jego rodzice, znaczy jest tu dużo takich zagadek, przy których no, poważnym historykom, którzy pisali na ten temat dotąd, nie wypada za bardzo spekulować, więc w ogóle w najciekawszym momencie oni urywają zazwyczaj to, takim zdaniem, w ogóle cytuję tam. A jeśli chodzi o Lema? No więc z Lemem z kolei było tak, że właśnie, że absolutnie kapitalnym materiałem na temat życia Lema jest jego bardzo bogata korespondencja. Kiedy zabierałem się za pisanie tej książki, nie wiedziałem, że ona była aż tak bogata, więc kompulsywny korespondent. Tak, był absolutnie. W związku z tym to jest no, trochę jednocześnie, jako, bo pani mi określiła bardzo trafnie jako lemoholika, więc rozpaczam na tym, ile by lepszy książek może napisał, jeszcze jakichś cudownych, wspaniałych, gdyby nie pisał tylu listów na Boga. Natomiast bardzo ułatwiło mi to pracę jako biografa, no bo najpierw myślałem, że pisanie biografii pisarza musi być, znaczy i w ogóle bardzo się boję, ta książka będzie mi bardzo nudna. Nie idzie mi, bo mam problem z tym i z tamtym, albo właśnie idzie mi świetnie i tak dalej. W każdym razie w ogóle niemalże Lem transmitował na żywo swój proces twórczy, to, że siedzę w pokoju, stukam klawisze, więc najpierw bardzo długo błagałem rodzinę, żeby mi udostępniła te listy i w
w tym momencie, no bo jakoś uświadomię sobie, że bez tego to w ogóle nie ma sensu. No i jak już przyjąłem ten opór i dostałem te listy, no to z kolei właśnie mi przywaliło ileś tam tysięcy stron do przeczytania, więc ja też oczywiście uświadomiłem sobie wtedy, jak już dostałem te listy, jak bardzo bezsensowna jest ta moja pierwsza książka, bardzo się jej teraz wstydzę, bo... Czekulków? Tak, bo o wielu rzeczach po prostu wiem tak dużo więcej niż wtedy, więc wiem, jak bardzo wtedy błądziłem i napisałem teraz zupełnie inaczej. Natomiast ta korespondencja jest no, kapitalnym materiałem do życia, do analizy życia Lema. Też tutaj biografom przyszłym bardzo pracę ułatwił. Ułatwiło to, że jego bliski przyjaciel Jan Józef Szczepański prowadził taki strasznie drobiazgowy dziennik, ale on taki, że on tam opisywał w ogóle wszystko. Posiłki opisywał, kace opisywał, strasznie fajne są. Opisy kaca Jana Józefa Szczepańskiego. No, czasami tego kaca miał wspólny właśnie w jakichś pijatykach z Lemem, więc ten drobiazgowy dziennik Szczepańskiego pozwala też porównać, jak pewne sytuacje opisuje Lem z tym, jakie opisuje Szczepański, ale też no, ponieważ Szczepański pisze każde spotkanie, w którym uczestniczy, no to po prostu nagle zyskujemy jeszcze takie informacje, że po prostu jak były imieniny u Lema, to jacy byli goście, bo jeden z nich był Szczepański, z rozpędu pisał, jacy byli wszyscy pozostali. Co na przykład było takim dla mnie jednym z drobnych tutaj, to było jedno z mniejszych przede wszystkim zaskoczeń, ale przy tej okazji właśnie jakby odkryłem, że w kręgu tych znajomości towarzyskich właśnie znaczy ludzi właśnie, ludzi, którzy bywali razem na przyjęciach, były wtedy właśnie takim, znaczy młody, ambitny ksiądz Karol Wojtyła, który potem zawrotną karierę, w każdym razie po prostu, no tego bym nigdy wtedy nie pomyślał, że można tak powiedzieć, znaczy, że po prostu, że nie ma jakaś bardzo bliska znajomość, ale byli parę razy na tej samej imprezie. Stare to zdanie brzmi dla mnie trochę groteskowo w tym kontekście, no ale tam było właśnie bardzo dużo jakichś... A z kim Lem korespondował? Na pewno właśnie z Janem Józefem Szczepańskim, z Janem Błaskim, tak. Nie wiem, bo mieszkali w Krakowie. Tak, z Błaskim praktycznie nie mieszkali u siebie. Tak, no i to są wspaniałe listy. Słowem Rożkiem wyszły te listy. Jeszcze ciągle nie wyszły, ale na przykład trochę niech będzie w tym wyborze, który się teraz właśnie ukaże pod moją redakcją. Jesienią, znaczy bardzo dużo korespondował z Aleksandrem Ściborem Rylskim, to jest chyba szlachecki, to chyba trzeba być Ściborem, Jezus, nie Ściborem, nie wiem, już to teraz, znaczy Lem go zawsze za Ściborem, także dużo korespondował ze Ściborem, czyli późniejszym scenarzystą Człowieka z Maruru i Człowieka z Żelaza i to są bardzo cenne listy, bo bardzo dużo korespondowali na temat polityki, bardzo zaangażowany, to zresztą widać po tych filmach. No i tacy jego mniej znani korespondenci, ale bardzo ważni, bardzo, bardzo intymne są te listy chwilami, to jest Jerzy Wróblewski, jego kolega ze studiów, który potem był rektorem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Władysław Kapuściński, to był pionier polskiej fizyki medycznej i zarazem prawdopodobnie pierwsza osoba, która użyła słowa lemolog i on w związku z tym był równocześnie pionierem fizyki medycznej oraz lemologii. To jest bardzo dobry zestaw. No i te listy są bardzo cenne, no bo on właśnie pisał do Lema, co poeta chciał przez to powiedzieć. No mniej więcej dosłownie tak z niego pytanie, o co chodzi w tej książce czy tamtej, jak to sobie możemy wyobrazić. I Lem bardzo drobiazgowo odpisał, więc między innymi po przeczytaniu tych listów po prostu strasznie się zawstydziłem tej swojej książki, no bo ja tam właśnie analizuję, co Lem chciał powiedzieć tą czy tamtą powieścią, a on tu kurczę jest kapitalny list, którym Lem sam z siebie na to odpowiada. Natomiast właśnie no, na przykład Wróblewskiemu bardzo często streszczał takie pierwsze pomysły, pierwsze zarysy na swoje książki. Więc też oczywiście potem się wstydziłem tego, że pisałem, że Lem zaczął od tego, a już wiem, że od zupełnie czego innego, bo napisał właśnie koledze, więc bardzo się wstydzę tej swojej młodzieńczej książki. Ale skąd pan miał wiedzieć? No wtedy. Tak, to była jeszcze taka pociecha, że pewnych rzeczy nikt nie wiedział. No bo też oczywiście te następne zaskoczenia są takie, że największe jakie tutaj jest, to jest takie, że Lem nie to, że oszukiwał czytelników i... Lem nie oszukiwał, ale prawdę o sobie też nie mówił. Tak, tak, tak. I to jak on pięknie potrafił zwodzić, żeby nie skłamać, ale prawdy nie powiedzieć, no to właśnie seria przykładów jest w mojej książce. I tu nawet nie wiem, czego zacząć, bo jest tak dużo tych przykładów.
Tytuł biografii Lemy życie nie z tej ziemi, ale proponowałabym, żebyśmy jeszcze jednak na ziemię wrócili. Tak, proszę Państwa, bo ten w ogóle to nie jest mój tytuł, to znaczy ja zawsze jestem zły z tytułami, więc to tytuł wydawnictwa, znaczy wymyśliło wydawnictwo. Schodzimy na ziemię, a właściwie tropem Lema, czyli taka geografia lemowskiego życia. Wypisałam sobie, no przede wszystkim urodził się i wychował i przeżył straszne rzeczy, do czego dojdziemy w Lwowie. Lwów, Kraków, ważny był Zakopane, w którym powstawały bardzo, jego dzieła w Domu Pracy Twórczej. No i też emigracja kilkuletnia do Wiednia. To są te najważniejsze miejsca, czy coś pominęłam? Ale takie najważniejsze. We Lwowie mieszkał, potem Kraków, który powiedział pan, że Lema by nie było pisarza, gdyby nie Kraków. Tak. Te dwa miasta na pewno go stworzyły. No więc gdybyśmy tak mogli troszeczkę chronologicznie po Bożemu. We Lwowie Lem się urodził w rodzinie lekarza, prawda? Samuela Lema. Dzieciństwo, ja tutaj, że tak powiem, tylko szybciutko referuję, dzieciństwo miał szczęśliwe, ale dosyć samotne. Oddawał się bardzo ekstraordynaryjnym rozrywkom, które sam sobie tam wymyślał. Tam pisze pan o tych manekinach tworzonych z płaszczy ojca, a potem były już takie etapy mechaniczne, czyli tworzenie jakichś... Elektromechanizmy nawet, bo ulubiono zabawką Lema zawsze były, znaczy dobra zabawka dla Lema to była taka, która strzela iskrami, więc on bardzo lubił wszelkiego rodzaju właśnie ogólna idea jest taka sama jak cewki indukcyjne w samochodzie, że z małego prądu robimy ogromny, ale jest taki induktor Ruhmkorffa, to się chyba nazywa, że się kręci korbą i właśnie strzela tymi piorunami, więc zdaje się, że właśnie, że gdyby tak Lem mógł całe życie robić to, co chciałby robić, to właśnie by kręcił korbą i strzela piorunami, to do końca była jego największa pasja, od dzieciństwa po emeryturę, powiedzmy, jeśli można mówić o emeryturze w przypadku pisania. Potem przyszedł ten straszny, czarny czas, o którym pan mówi pan, że napisanie tego fragmentu książki zabrało panu najwięcej czasu i najwięcej wyssało z pana siłę energii. Chciał pan nawet rzucić wszystko, gdyby nie to, że wydawnictwo poczekało. Tak. Wydawnictwo poczekało, także przeżył okupację. Tak. No, jako człowiek pochodzenia żydowskiego, więc ukrywał się przez wojnę. Możemy tak chociaż wspomnieć, bo jak wyglądał wojenny los Lema. To jest prawdopodobnie największe szukaństwo Lema, ponieważ nie chciał mówić na temat swojego pochodzenia. Ale po pierwsze właśnie jak już wiadomo przez co przeszedł, to widać ślady właśnie takich typowych lwowskich wydarzeń w ogóle w jego powieściach ukryte. Natomiast w wywiadach właśnie opowiadał o swoich, właśnie bardzo dużo o nich mówił najpierw Beresiowi, potem jeszcze więcej Fiałkowskiemu, więc w ogóle jak się przeczyta najpierw te dwa wywiady rzeki, to się wydaje, że nie ma nic do ukrycia, w ogóle powiedział wszystko. I opisywał te swoje losy jako takie właśnie taką chłopięcą przygodę po prostu, że właśnie że go zatrudniono przy rozbieraniu wraków, Niemcy że go właśnie zatrudnili przy tym. Znaczy teraz wiem, że właśnie, że to nie było takie po prostu zatrudnienie, tylko no po pierwsze to jednak były prace przymusowe, a po drugie papiery z tych zakładów przez pewien czas, do pewnego momentu wszyscy mieli zginąć, więc kto nie uciekł w porę, ten zginął. Natomiast Lem miał dzięki temu takie mocne papiery, które paradoksalnie w pewnym momencie były nawet lepsze od aryjskich. Znaczy bycie w takim sensie, że ponieważ Niemcy mieli ten swój kalendarium, kto kiedy zginie, no to akurat ci Żydzi, którzy pracują w zakładach należących do SS-manów, no tak jak to było z Hindlerem, najbardziej znaną postacią tego rodzaju, no to właśnie mieli... Byli użyteczni jeszcze. Tak, więc jeszcze innych rozwalimy, których wzięto w jakieś łapance, ale tych ci mają jeszcze wrócić i pracować. Więc to w ogóle nie było taka chłopięca przygoda, jaką to opisał. To napisało właśnie, że no, sama przyjemność, czyli właśnie może nie jest to kręcenie korbą i strzelanie iskier, ale jednak jest to palnik acetylenowy, którym tniemy wraki czołgów, więc właściwie no, jak tak to czytałem, to myślałem, że no kurczę, kto by nie chciał, znaczy ja bym właściwie bardzo chciał sobie pociąć jakiś wrak. A potem się ukrywał przez ten czas, prawda? Tak, i potem się pojawiały jakieś takie inne wzmianki, że coś jeszcze tutaj w nas nie było, ale cała ta groza, która w tym była obecna, oczywiście w tych wywiadach jej nie przedstawiał, rzecz jasna. To cały czas było tak jakieś zabawne w tym wszystkim. A jak pan myśli, dlaczego tak ukrywał to, dlaczego ukrywał? Ja właściwie nawet nie mówię o tyle, znaczy o tyle nie trzeba nawet myśleć, że po prostu jakby o tym wiadomo. Znaczy do dzisiaj nie wszyscy
tak zwani sprawiedliwi wśród narodów świata, nie wszyscy się chcą do tego przyznawać, bo z tym się wiążą kłopoty, to znaczy do dzisiaj to jest trochę niebezpieczny temat i zarówno ja, jak i Agnieszka Gajewska, która napisała też biografię, trochę tutaj kluczymy, żeby na przykład za dużo nie znaczy krótko mówiąc, wiadomo pod jakim adresem on się ukrywał w tym Lwowie, ale ja trochę z premedytacją ten adres pomijam i sam Lem dwa razy o nim mówi w wywiadach Rzekach, że najpierw, że to jest ta ulica, potem, że to jest ta ulica. Ja wiem, dlaczego on tak oszukuje, bo tam jest, oczywiście one się krzyżują. Więc to jest ulica Zielona? Nie. Ja pan nie pamiętam. No właśnie specjalnie staram się z tego wyrobić, ale zmieniona nazwa. No bo jest po prostu, są sobie jacyś ludzie, którzy do dzisiaj mieszkają we Lwowie i oni wcale nie chcą, żeby o tym rozmawiać po prostu. Za bardzo, bo jest to temat niezręczny z różnych powodów, to znaczy, po co ich sąsiedzi mają wiedzieć. Znaczy, więc w ogóle to jest temat, który jest po prostu polem minowym do dzisiaj i do dzisiaj wielu ludzi nie chcą, no i mają bardzo konkretne powody, żeby o tym nie mówić. Więc Lem po prostu, gdyby o tym powiedział, to nagle by właśnie otworzył całą tą puszkę Pandory, w takim razie musiał powiedzieć jeszcze więcej. Dziennikarze by zaczęli tropić i weszyć i tak dalej. Lem po prostu zawsze wszelką cenę chciał tego uniknąć. 45 rok, kończy się wojna i rodzina Lemów, zmienia się okupacja jeszcze wcześniej, rodzina Lemów wyjeżdża na wschód, tak jak, no, przepraszam, na zachód, tak, na wschód, przepraszam. Tak, ale jakby było... Na zachód, no, stają się repatriantami i lądują tak, w Krakowie. To jest okropne słowo, bo oczywiście... No, to repatrio, czyli powrót do ojczyzny. Natomiast też przypominam, że bardzo niewiele brakowało, bo w ogóle... Dlaczego ta chwila była do Krakowa? Znaczy te pociągi jechały właśnie albo do Wrocławia, albo do Bytomia. I matka, znaczy przyszła teściowa Lema, czyli matka jego przyszłej żony w ogóle trafiła do Bytomia. Także przepraszam, jeśli urażę państwa uczucia tutaj ewentualnie, ale to był przez pewien czas to był wielki problem tej rodziny, jak jednak przeprowadzić do Krakowa. No, może nie dlatego, że to jest jakoś źle, tylko po prostu większość już mieszkała w Krakowie, więc zwyczajnie tutaj nie miał się nią kto opiekować. Ale w ogóle samo to, że właśnie trafiam do Krakowa, a nie właśnie do Śląska, Dolnego Lubłowa, no, na Śląsk, przepraszam. To już jest właśnie takie, no, jedna z tych zagadek, ile tutaj właśnie też kręcił i nie do końca, i do tego stopnia właśnie wprowadzał w błąd znaczy osoby, które udzielały tych wywiadów, że przez dłuższy czas właśnie w takiej oficjalnej biografii Lema na stronie Lem.pl układanej pod patronatem rodziny widniała błędna data tego powrotu, czyli rok 1946. W rzeczywistości przyjechali latem 1945, więc akurat dużo wcześniej niż... Więc dlaczego Lem tutaj też oszukiwał, to też można sobie jakoś gdybać, nie mać i snuć jakieś hipotezy, ale no tak, więc rzeczywiście to już jest jedno z tych zaskoczeń właśnie, że jednak w 1945, a nie w 1946 przyjeżdżałem do Krakowa. Rodzina zamieszkała przy ulicy Śląskiej, ile pamiętam, na takim małym jakimś mieszkanku, ale to dzięki tam znajomemu, prawda? Tak, przyjaciołom. W międzyczasie Stanisław Lem prawie kończy studia medyczne, jest lekarzem, ale bez dyplomu, prawda? Bo dyplom tylko tak, ostatecznego tak. Nie zrobił. W związku z tym tak naprawdę nigdy nie był. Ale już pisze, bo pisał już w Lwowie, prawda? Pierwsza ta jego książka, znaczy jeszcze nie mówię o Szpitalu Przemienieni, ale już nawet jeśli chodzi o fantastykę naukową, to była ta, jak pan to określił, powiastka Człowiek z Marsa, czyli gdzieś tak, już w tych tematach troszkę krąży. Między nowelą a powieścią jest trochę zakrywka na jedno, za druga na dłużej, no i to jest utwór oczywiście juwenilny. No i nie wiadomo, gdzie Lem tak naprawdę go napisał, ale po prostu ze zwyczajnych tat wynika, że on nie miał czasu już, bo bardzo szybko się ukazuje drukiem. W takim czasopiśmie Nowy Świat Przygód, co tydzień powieść, to było takie klasyczne właśnie polskie pulp fiction, czyli były to raczej niezbyt ambitne, lekkie, łatwe w lekturze, tam się okazało utwór, ale tam sporo napisał, no po prostu, żeby sobie dorobić jako studentek. Wysłał tam właśnie między innymi tą młodzieńczą powieść, no i wszystko na to wskazuje, że Lem ją napisał, być może odmyślił w ogóle właśnie jeszcze, no właśnie, znaczy będąc tym ukrywającym się Żydem, więc w ogóle jakby wszystko, co wiadomo na pewno, czyli wszystkie właśnie materiały źródłowe, które mówią coś na temat losów Lema w roku
między lutym 1943 a latem 1944, czy to jest ponad rok, no dosłownie wszystko da się zamknąć w paru zdaniach. Bardzo mało wiadomo, co wtedy robi. Zresztą bardzo możliwe, że po prostu nic, to znaczy miał taki codzienny rytuał obchodzenia miasta, to znaczy szedł do jednego mieszkania, w którym jego ojciec bardzo zaufanej osoby ukrył zapasy gotówki w postaci złotych monet, podstawa, żeby przeżyć. Zwłaszcza II wojnę światową, ale chyba przy wielu wojnach jest to bardzo, bardzo ważny oręż. W porę zamienić pieniądze na słynne właśnie. To były tak chyba dolarowe monety, ale no jak wiadomo, w Polsce to zawsze są albo dolary, albo tak zwane carskie świnki. Więc to były dolary. Przepraszam, pana dygresję. Więc szedł do jednego miejsca, to są ukryte te pieniądze. Potem szedł do drugiego miejsca, żeby zapłacić komuś, kto ukrywał jego rodziców. Ważne było, żeby to były osobne adresy, żeby w razie... No bo wielu ukrywających się niestety dało te monety, a potem jak zginęli, więc to było bardzo ważne, żeby nie mieszkać tam, gdzie są pieniądze i żeby mieć kogoś zaufanego, kto może chodzić po mieście. To musiało być dla niego bardzo jakby stresujące i obciążające, bo jakby wiedział, że jeśli on zginie, no to zginie nie tylko on, ale także jego rodzice, którym nikt nie przyniesie jedzenia i nikt nie opłaci za ich ukrywanie. Natomiast wygląda na to, że on większość tak, że on jednak miał wtedy bardzo dużo wolnego czasu, no i większość tego czasu spędzał w bibliotece dla Niemców, Nur für Deutsche, no bo jeżeli ktoś jest ukrywającym się Żydem, musi przede wszystkim po pierwsze, po drugie, po trzecie, po czwarte i po piąte nie wyglądać na ukrywającego się Żyda, więc on oficjalnie według swoich papierów, w ogóle wspomnienia papierów Stanisław Lem, może kiedyś ktoś taki był, ale zmył, przestał istnieć, z papieru zniknął, pojawił się za to ormiański student Jan Dynabidowicz, który tu urząd w tym mieście, bo nie ma co ze sobą robić, uniwersytet mu zamknięto, nie może wyjechać do Armenii, ze względu na front, więc nie ma co ze sobą robić, więc chodzi i czyta książki. No i wygląda na to, że czytał, bo skądinąd wiadomo, że Niemcy, ponieważ III Rzesza praktycznie nie miała swojej popkultury, więc Niemcy na potęgę tłumaczyli amerykańskie pulp fiction, żeby tym żołnierze zabijali sobie czas, nie wiem, między jedną egzekucją a drugą na przykład. No więc wygląda na to, że w ten sposób, że w ten sposób połknął tego bakcyla, ale samo w sobie to, no ja już tutaj nie fantazuję tak bardzo, to się dla mnie po prostu prosi na opowieść o kimś takim, czy o film o kimś takim, kimś to pozornie właśnie jest całkowicie aryjskim oczywiście studentem, który w tym Lwowie w ogóle przypadkiem ugrząsł, a tak naprawdę jest właśnie ukrywającym się pisarzem, który właśnie, przyszłym pisarzem, który właśnie odkrywa swoje przyszłe powołanie. To jest niesamowita dla mnie historia i no w ogóle mózg się lasuje, łysina się jeży, jak sobie usiłuje to wyobrazić, ale ponieważ o tym okresie nic nie wiadomo, no to w ogóle tu raczej nie fantazjować. Trzeba spekulacji. W Krakowie żył już tylko z pisaniem, prawda? On nie podjął nigdy, znaczy nie pracował w zawodzie. Jako lekarz nie, ale no przez jakiś czas jednak miał te pół etatu czy ćwierć etatu jako naukoznawca. Na razie popijam kawę, ale właściwie już bym sobie też. Czyli i to było dla niego bardzo, bardzo ważne, rzecz, która go bardzo ukształtowała, czy on był zawodowo naukoznawcą, czyli no, pisał omówienia, streszczenia najważniejszych prac naukowych ukazujących się w języku angielskim, pisał ich streszczenia po polsku, żeby polscy naukowcy. Jego mentorem był profesor Kojnowski, prawda? Wtedy jeszcze doktor. Ale to taka bardzo ważna postać, tak, która w jakiś sposób tam ukształtowała, prawda? Bo i to akurat, no to akurat jeszcze, to akurat zdążyłem już napisać w tamtej książce, teraz jakby wiem o tym jeszcze znowu więcej, ale akurat tego bym nie cofnął. Znaczy, jeżeli się przyjrzymy wszystkim postaciom szalonych naukowców w prozie Lema, czyli przede wszystkim profesorowi Tarantodze, ale tam też jestem niejaki Trottel Reiner w to bardziej teraz wyraźnie widzę, że to właśnie z Kolnowski, ten Tarantoka. Też mówił pan o Jerzym Turowiczu i w ogóle środowisku tygodnika powszechnego, które dla ateisty niewierzącego Lema jednak było bardzo, bardzo ważne miejsce. Do końca prawie pisał przecież felietony, prawda? Cały czas był felietonistą, pamiętam tygodnika. Absolutnie ostatni tekst, jaki kiedykolwiek Lem opublikował, no to jest właśnie felieton w tygodniku powszechnym, jego w związku z tym jakby testament literacko-polityczny, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy.
nie wiem, przypadkiem tak wyszło, może, a może na mój synek wiedział, że umiera. No, znowu są rzeczy, o których nie chcę spekulować. No w każdym razie jest tak, jest ostatniego teksta felietonu w tygodniku powszechnym, który wygląda po prostu jak testament. No i ta współpraca, znaczy obie te rzeczy były dla niego niesłychanie szczęśliwe, bo jednak to był tak wybitny umysł, że czasami tak bywa, że wybitne umysły są zagrożeniem same dla siebie i Lem bardzo potrzebował czegoś, co by usystematyzowało jego myślenie, jego poglądy filozoficzne, więc bardzo dobrze mu zrobiło zderzenie z Chojnowskim. No przede wszystkim dlatego, że powiedziałem przed chwilą, że on pisał angielskie streszczenia publikacji po angielsku, ale to Lem Chojnowski mu się kazał nauczyć tego angielskiego i kazał mu się właśnie w swoim charakterystycznym stylu, że po prostu wygląda na to, że znaczy brzmi to niesamowicie, ale jest to potwierdzone w różnych źródłach, że tak to wyglądało. Po prostu, że Lem do niego przyszedł. Gdy Chojnowski się dowiedział, że młody, zdolny student tutaj chce coś robić, chce przy czymś pracować, ale nie zna angielskiego, no to go po prostu właśnie uprzejmie, ale zmyślał, że jak to pan nie zna angielskiego, jak można nie zna angielskiego, proszę do mnie przyjść, jak już pan będzie zna angielski. No i Lem się w tydzień tego angielskiego nauczył. Ze słownikiem. Znaczy nie miał żadnego podręcznika, po prostu wziął tą książkę i ją przeczytał przy pomocy słownika, co jest dosyć niesamowite, ale przy umyśle klasy Lema można w to jednak uwierzyć, tym bardziej, że jakby powiedzmy są świadkowie, znaczy zgadzają się te daty, to znaczy w pewnym momencie Lem jeszcze nie zna angielskiego, a bardzo szybko potem już zaczyna pisać streszczenia. Natomiast mówi nie fonetycznie, tak, rzeczywiście Lem się nigdy nie nauczył poprawnej wymowy, więc ludzie myśleli, że Lem się wygłupia, ale nie wygłupiał się, to znaczy rzeczywiście na przykład posłał syna na studia w Princetonie, albo właśnie go lubił czytać właśnie New York Times i tak dalej. Znaczy, nie żartował, znaczy on tak czytał. Ponieważ on nauczył się tak szybko angielskiego, to wyczytałam z kolei w wywiadzie z jego synem Tomaszem Lemem, że liczył też Stanisław Lem na to, że jego syn Tomasz nauczy się niemieckiego również. Może tak, nie również tak, szybko, tak, ale tak, szybko tak, i tak. Uważał, że jest to przed wyjazdem do Wiednia, bo teraz do tego tak. Chciałabym przejść. W czasie stanu wojennego rodzina Lemów przeniosła się na kilka lat do Berlina i Wiednia. Rezydowali głównie chyba w Wiedniu, tak. Prawda? Czy o tym okresie możemy coś powiedzieć? Tak, no to jest... I czy Tomasz Lem nauczył się tego niemieckiego także? Nie. Daleko tylko, każdy w wywiadzie, że... Tak, no jednak chodził tam też do anglojęzycznej, w związku z tym szkoły. Znaczy cała rodzina Lema właściwie nigdy nie polubili tego Wiednia, każdy z nich z innych powodów, ale no przede wszystkim w Wiedniu zatrzymał się jednak nieszczęście, to znaczy odnowił się nowotwór, którego u Lema operowano w latach 70., więc byli, w związku z tym no, chyba na szczęście już po raz ostatni w swoim życiu Lem w związku z tym miał kłopoty finansowe, ale jednak okazało się, że nawet no możemy to sobie więcej wyobrazić, przenosząc to na dzisiejsze realia do Polski, że człowiek, który zupełnie, kompletnie nie ma żadnego ubezpieczenia w NFZ-cie, jeżeli będzie z własnej kieszeni, bo z własnej kieszeni można zapłacić za jakieś proste, nie wiem, zabiegi, ale jeżeli się zaczyna płacić za operację i za długotrwały pobyt w szpitalu, no to po prostu sług tam Brunei pójdzie z torbami. No może sług tam Brunei, ale nawet bestsellery pisarz jednak tak. Więc ta korespondencja z Ewolnicką pochodzi głównie z tego okresu. Jest to dosyć smutna książka, aczkolwiek właśnie bardzo dużo mówi na temat natury Lema, jego poczucia humoru. Gdyż już nie pamiętam, czy to jest w tytule, ale że go boli go tylko, kiedy się śmieje. Jest jakieś takie tam, pada to zdanie, ale jednocześnie właśnie kompulsywnie musi żartować, żeby to znieść. Więc jednak często się śmieje, więc jednak często go boli, jak go już strzeli po tej operacji. Więc jakby zatrzymała ich tam troszeczkę ta choroba, natomiast no bardzo nie chcieli wracać do Polski, ponieważ Lem ogólnie był przekonany, to była jego taka wizja ustroju komunistycznego, która bardzo długo się sprawdzała zresztą, że on działa tak falująco i tak cyklicznie, więc ponieważ ten Solidarnościowy Karnawał przyniósł bardzo dużo wolności, to teraz będzie musiał być bardzo dużo w terroru, będą się działy bardzo straszne rzeczy, więc on się, można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, przesadnie przestraszył tego stanu wojennego, ale no, Lem mniej więcej wyobrażał to sobie jako po prostu powrót do stalinizmu. Aha, nie, to nie.
Myślę, że tego to jest takie, przekręcenie śruby, taki już będzie zupełnie właśnie na maksa, więc uznasz, że rodzina po prostu musi, że natychmiast musi się wydostać, natychmiast musi też zabrać rodzinę, żeby bał się, że on będzie represjonowany, ale też, no tak jak to było w tym samym ustroju 30 lat wcześniej, to nie jest takie bez sensu to jego rozmowanie, no chociaż oczywiście z dzisiejszej perspektywy wiadomo, że jednak, chociaż nie, no właśnie, uzasadnione były jego strachy, jednak, no zatem w ogóle człowiek, który przeżył wojnę, widzi czołgi na ulicy, no jak ma nie wpaść w panikę, no właściwie to jest zupełnie zrozumiałe. I o ile pamiętam, w 1987 roku wróciła rodzina do swojego domu na Klinach pod Krakowem. Tak, znaczy najpierw jakoś definitywnie na dobre się wrócili w 1988, znaczy na ten rzeczywiście przodem, najbardziej Tomasz się wyrywał, bardzo źle się czuł. Ja, ponieważ jestem mniej więcej jego rówieśnikiem, więc dla mnie jego motywy długo były niezrozumiałe, natomiast też trochę z nim, poza tym teraz już jestem sam, miałem dzieci w podobnym wieku, teraz jestem nauczycielem, więc po prostu no rozumiem, że dla nastolatka bycie wyrwanym z jednej grupy rówieśniczej i w ogóle wrzuconym w zupełnie inną grupę, w innym świecie, w innym języku, to jest okropne. To znaczy dla nastolatka traumą jest to, że musi się przenieść do innego miasta w tym samym kraju, a co dopiero do zupełnie innej kultury, więc chociaż oczywiście wtedy to mi się, tak sobie myślałem, że wolałbym stąd wojny przeżyć, kurczę, w jakimś takim cywilizowanym mieście, ale nie, jednak to nigdy nie jest dobre, więc dla tej rodziny to bardzo, bardzo, bardzo przykre doświadczenie i no z kolei dla pani Barbary, ponieważ Lem był cały czas chory, więc ona była wyszła na główną osobę, która załatwia wszystkie sprawy w urzędach i przede wszystkim stała się głównym kierowcą, a nigdy nie prowadziła w mieście, bo właśnie do miasta zazwyczaj zawoziła mną. Znaczy miała samochód pod Krakowem, ale po pierwsze to był malutki Fiat 127, a po drugie właśnie nie jeździła po Krakowie nim za dużo, bo się po prostu bała. A teraz nagle musiała tym ogromnym Mercedesem swojego męża jeździć po Wiedniu. Więc i to było tak z dnia na dzień, bez żadnego jakiegoś okresu, nie wiem, żeby mogła się w ogóle przyzwyczaić, po prostu musiała. No tak jak Lem się musiał nauczyć tego angielskiego, tak ona musiała się nauczyć jeździć, bo zakorkowanym obcym mieście, więc... Wrócili do Krakowa, no i potem jeszcze cały czas to Zakopane było ważne. To jest kolejne miejsce, które sobie wypisałam, w życiu Lema bardzo istotne, bo on wyjeżdżał i tak chyba wyjeżdżał na dosyć długo, prawda, na takie okresy pisania książek i tam wiele z tych jego najbardziej znanych dzieł chyba powstało. Tak, no i wyjeżdżał do pracy twórczej. Tak, wyjeżdżał też turystycznie, to znaczy kolejność... Tak, bo mówiło to, tego jeszcze dojdziemy, do pasji. Kolejność była taka, że zakochał się w Tatrach jako student, więc w ogóle na każdą wolną chwilę wyjeżdżał, ponieważ właśnie no był tak... Miałeś takie, coś, nie pamiętam jak to się nazywa, jakieś próbne członkostwo, czy młodzieżowe członkostwo, że miał takie coś, było takie warunkowe, tylko to mu wygasało, to już mu właśnie wygasało, więc na szczęście, no właśnie, ale w związku z tym mógł się jakoś tam kręcić po tym domu literatów, jakiś taki specjalny gwiazdach do młodzieży. Na szczęście po raz jednego z nich właśnie poznał tego redaktora wydawnictwa Czytelnik i w ogóle stąd się właśnie wziął ten kontrakt na napisanie pierwszej książki, czyli Astronautów, więc w związku z tym jakby dzięki temu, że pokochał Tatry, no to właśnie wreszcie uzyskał pierwszą książkę, którą mu opublikowano, a więc stał się pisarzem pełną gębą, więc w pewnym sensie te Tatry dały mu ten zawód literata, jakby, bo bez tego byłoby krucho. No i właśnie tam rzeczywiście powstawały tego najważniejsze książki, co jest... Mieszkał na poddaszu, prawda? Wybierał zawsze pokój na poddaszu. Tak, chociaż nie zawsze był ten wybór i teraz właśnie jak... Bo on nie zawsze był wolny, ale generalnie na szczęście... Znaczy przeważnie był do wzięcia, ponieważ on był na mnie atrakcyjny, bo najdalej od łazienki. Tam łazienka była z kolei w piwnicy, więc to były takie czasy, w których pokój z łazienką był niewyobrażalnym luksusem, niedostępnym dla zwykłego pisarza, więc pisarz, który lądował w tym pokoju, że jeżeli chciał wziąć prysznic, no to był skazany na takie ciągłe schodzenie, odkrywanie, że ktoś akurat tu siedzi i zajął, więc albo wracać do siebie i ryzykować, albo jednak stać w jakiejś kolejce, no nieprzyjemne, ludzie go nie chcieli. Poza tym latem się tam strasznie, strasznie nagrzewało, natomiast Lemowi to wszystko nie przeszkadzało, bo miał cały czas te problemy z bezsennością, no i pisał w nocy, więc do łazienki schodził, jak już nigdy nie korzystał od trzeciej w nocy, powiedzmy. Na ten dzień z kolei nie przeszkadzał mu ten upał, no bo chodził po górach. Więc natomiast pokój na poddaszu miał tą zasadniczą zaletę, że nikt mu nie hałasował za ścianą, ani nie chodził po głowie, co przeszkadzało mu
jeszcze bardziej w pracy. Więc tam rzeczywiście konkretnie powstały no, dużo bardzo różnych dzieł. Przede wszystkim na pewno właściwie cała powieść Solaris podczas. Najpierw ja nią wystukał prawie całą, a potem właśnie doszedł do wniosku, że nie wie jak to skończyć i się zaciął, a po roku znowu zakopanym wrócił, właściwie odkrył, że już jest bardzo dobrze, więc dopisał zakończenie. Dobra, może nie będę zdradzał, ale już okazało się, że roboty już na dużo mniej niż mu się wydawało. To tak teraz jeszcze troszeczkę o pasjach życiowych, takich pasjach Stanisława Lema, a potem powiemy sobie jeszcze o książkach, bo to w końcu pisarz pisał książki przede wszystkim, jego życie, ale ponieważ pana książka jest biografią, to myślę, że tak troszeczkę możemy zajrzeć na to poddasze w Zakopanem, do tego domu na Klinach. Z tego, co pan pięknie opisał, ale też słyszałam w innych wywiadach, taką pasją prawdziwą Lema był, oprócz teatr i chodzenia po górach, narciarstwa, to była motoryzacja, samochody, prawda? Dlatego pani tak. Barbara nie musiała jeździć samochodem. Tak, bo... tak. Ale Lem się generalnie wyrywał na i słodycze jeszcze. I potem jakbyśmy mogli jeszcze o tych słodyczach. To się oczywiście ze sobą wiąże, bo bardzo szybko właśnie Lem zaczął mieć, no, zdiagnozowano u niego cukrzycę, więc tych słodyczy po prostu nie wolno mu było, bo było jej z powodów zdrowotnych. No i właśnie jak po latach odkrył to jego siostrzeniec Michał Zych, który się wprowadził do tego domu właśnie podczas remontu piwnicy, odkrył gigantyczne pokłady właśnie opakowań po słodyczach, głównie po właśnie ukochanej przez Lema chałwie. W związku z tym na tej podstawie można zrekonstruować, że jakby ten niecny proceder wyglądał tak, że Lem zawoził swoją żonę do pracy, do Krakowa. Potem wiadomo było, że kiedy ona pracuje, no tak ogólnie krąży, odwiedza redakcję Tygodnika Powszechnego, odwiedza wydawnictwo literackie, załatwia różne sprawy w tym Krakowie, w tym między innymi właśnie robi zakupy. Wtedy, jak może Państwo pamiętają, część Państwa tatem rozprzy najlepsze słodycze kupowała się. Oczywiście w sklepach z warzywami, bo logiczne, no to było naturalne, że żylepki w banku, słodycze w warzywniaku, no jasne, to był bardzo logicznie urządzony ustrój, więc głównie chodził do takich zieleniaków wzdłuż ulicy Długiej, gdzie było wtedy wyjątkowo dużo takich po prostu prywatnych budek, ponieważ działały na zasadzie takiej półkomercyjnej, ci ajenci mogli handlować z czym chcieli, więc oczywiście więcej zarabiali na handlowaniu. No, tu się mogę sam rozmarzyć, właśnie też tam chodziłem kupować i zawsze przecież do warzywniaka, ale może nie wpadnie już tą dygresję. W każdym razie potajemnie przed żoną kupował to wszystko, ukrywał w bagażniku, a potem rano, kiedy właśnie wymykał się, żeby zacząć pisać, no to właśnie wymykał się do tego garażu, wyjmował te słodycze z tego bagażnika, zjadał, wrzucał papierki za szafę, której nikt nigdy nie ruszył, zresztą słusznie za jego życie nigdy nie ruszał, a po jego życiu to już niego nie. No i właśnie przystępował do pisania po otrzymaniu właśnie tej dawki, no i w związku z tym właśnie potem właśnie, znaczy jadł coraz chudsze obiadki, no bo właśnie miał schudnąć. Był już taki okres właśnie, że już tylko zupkę dostawał, a nie drugie danie, więc cała rodzina dziwiła się, dlaczego on tak nie chudnie, on też nie dlaczego on tak nie chudnie, skoro właśnie taki... I samochody, to też była wielka pasja, tak, prawda? No przepraszam, to właśnie było z tym powiązane, natomiast rzeczywiście, no... W zasadzie, no już sam poruszałem ten temat, że jego ulubiona zabawka to było coś w rodzaju cewki indukcyjnej, więc oczywiście samochód, sam doskonale to znam, akurat tą pasją dzielę z Lemem, to znaczy no, samochód jest najwspanialszy, za zabawka jaka może być, przynajmniej dla mnie, znaczy dla chłopców pewnego rodzaju, więc rzeczywiście mam wspaniałe. Znaczy jak byłem dzieckiem, moje ulubione zabawki to były tak zwane żelazniaki, a teraz też tylko większe, więc doskonale rozumiem tą pasję, natomiast no... Przyszło mu żyć w ustroju, w którym przez większość życia Stanisława Lema w ogóle, co do zasady, zwykły obywatel, zwykły Jan Kowalski w ogóle nie powinien był mieć samochodu, więc Lem był taki dosyć, no to pokazuje w tej książce, która teraz właśnie wyjdzie jesienią, że w tej książce też jest dużo o samochodach, ale
W pierwotnej wersji było więcej, ale właśnie redaktor powiedział mi, że no po prostu jednak, no właśnie jak pani się zauważyła, jednak tak poza tym od czasu do czasu pisał też jakieś książki, więc naprawdę to nie powinna być książka, właśnie biografia kierowcy, a taka była, pierwotna wersja była trochę taka właśnie, biografia kierowcy, który przeżył Holokaust, więc mniej więcej taki był... Przy okazji popełnił tak, trochę książkę. Tak, więc mniej więcej takie były te pierwotne proporcje. Więc teraz wreszcie w związku z tym się wyżyłam w tej drugiej książce, więc to było zupełnie niesamowite i naprawdę młodzież, jeśli nas jakaś słucha czy ogląda, naprawdę sobie może tego nie umieć wyobrazić, ale to był ustrój, w którym przez większą część życia, bo po prostu do epoki Gierka, to znaczy przed Gierkiem, co do zasady, człowiek, który nawet miał odłożoną gotówkę, miał stosowne tam 100 tysięcy złotych ówczesnych, przypominał, że zarobki przeciętnie to było tam jakieś 1500, więc tamte 100 tysięcy to było jak dla nas dzisiaj kilkaset tysięcy. No i tyle właśnie kosztowała jakaś taka Skoda czy Wartburg, czyli przeliczyłem na nasze dzisiejsze zarobki kosztowała więcej niż jakieś Polsce. To w ogóle było niesamowite, że kogokolwiek byłem wtedy dostać na samochód, więc to już miał odłożony. Miał też odłożone dolary. Stać go było na to, żeby kupić w Pewexie. W TKO, przepraszam. Ale i tak, to nie znaczyło, że przychodzi człowiek z taką walizką pieniędzy i mówi, poproszę samochód i wyjeżdża. Tylko Lem za każdym razem musiał pisać podanie do odpowiedniego urzędu. Właśnie, że no ja tutaj właśnie zwracam się z uprzejmą prośbą, że może pozwolilibyście mi moje własne pieniądze wydać na samochód i uzasadniam to tym, że jestem pisarzem, często jeżdżę na spotkania autorskie, moja żona jest lekarką i tak dalej. Znaczy po prostu, żeby dostać pozwolenie urzędu na zakup samochodu, trzeba było napisać takie podanie z jakimś uzasadnieniem. Tak. Co jest naprawdę jakąś złość Lema na tamten ustrój, ja teraz bardzo dobrze rozumiem, bo jeszcze, no, jakoś to coś, że ktoś marzy o samochodzie, ale go nie stać, jest jakoś powiedzmy naturalne, no to mogę zrozumieć, ale człowiek, który ma te pieniądze i musi błagać te władze, żeby mu pozwoliły te pieniądze wydać. I to nie o to, że on ukradł te pieniądze, czy on nie może wykazać pochodzenia dochodu. To nie chodziło o to, że one są brudnymi pieniędzmi, które są nie wiadomo skąd. Nie na wszystko, czy to są umowy, są kwity. Że z tej książki, z tamtej książki, z filmu, z tego, Lem potrafił to udokumentować. No jasne, że nie był przestępcą, nie tylko pisarzem, no, ale też nie wolno. Co do zasady nie wolno było mieć tego samochodu, więc Lem miał z tym straszne jednak przeżycie na etapie zakupu, a potem na etapie serwisowania, gdyż umowny taki właśnie warsztat samochodowy mamy pokazany w filmie Brunet wieczorową porą Barei i rzeczywistość była jeszcze straszniejsza, tylko mniej śmieszna niż... Pana książka tej właśnie Lema PRL-u, tam będzie cytowany, z tego co wiem, ten list do centrali, dyrektora centrali paliw płynnych, prawda? Dotyczący tego serwisowania w Nowym Targu, kiedy próbował... Tak, tak, też, no, ale... w każdym razie z tego co wiem, to pod koniec życia już doczekał Lem i jego rodzina czasów, kiedy mógł się już przesiąść do Mercedesa, bo to zdaje się, no że owszem, to była tak. Natomiast, oczywiście akurat właśnie w tym momencie, znaczy w tym momencie jest ten moment, w którym, kiedy po pierwsze ustrój na tyle się zmienia, że już za czasu Gierka w zasadzie, zwłaszcza jak ktoś też na dolary, który Gierek rozpatrzył, nie potrzebował, no to już w ogóle nie było mu przychylane, żeby tylko je wydał, kupił samochód, więc Lem już może bardzo dużo, natomiast oczywiście wtedy zdrowie mu zaczyna już tak definitywnie strajkować, więc bardzo jest to dla mnie smutna historia w tego biografii, że akurat w momencie, w którym Lem może tak sobie po prostu spełnić coś, o czym prawdopodobnie marzył przez całe życie, żeby tak sobie po prostu takim Mercedesem pojechać do tego Zakopanego, to już właściwie właśnie coraz gorzej to wygląda, więc parę razy może jakoś się zdążył tym nacieszać, ale właściwie jest taki dosłownie jeden rok, chyba 1975, w którym Lema już stać, już mu wolno, jeszcze mu zdrowie całkiem nie wysiadło i to jest jakiś jeden rok z życia. To jest okropne, jak właśnie tak patrzeć w życiu, jak to się potrafi rozwinąć. Zadam jeszcze jedno pytanie panu Wojciechowi. Jak to już tylko jedno? Nie, bo chciałabym państwa poprosić. Domyślam się, że mają państwo jeszcze jakieś pytania, chyba że pan sobie życzy więcej. Zdecydowanie, ja tutaj mam listę przygotowaną dosyć długo. Tak się jednak dosyć skupiamy na tym życiu, powiedzmy, prywatnym czy takim osobistym Lema, natomiast troszeczkę może powiemy chociaż parę słów o jego twórczości, ale też jakby z jego perspektywy, to znaczy podkreślał pan wielokrotnie i w książce jest to powiedziane też, napisane, że Lem nie lubił swoich książek i właściwie chyba tylko przy wizji lokalnej jakoś miał taką radochę z pisania. Nie, no tak i że rodził je w bólach, już nie używając słów bardziej dosadnych, bo to w tej
korespondencji swojej opisywał, ale czy rzeczywiście jest tak, że on to robił, ta książka jest pisana dla pieniędzy, że tak powiem? Znaczy, jestem dla na pewno jestem dużo kokieterii, bo Lem bardzo dokładnie wiedział, jakie książki powinien pisać, żeby przyniosły mu właśnie szybkie i łatwe pieniądze. No i bodajże jedyną książką, znaczy od czasów tych młodzieńczych, które pisał właśnie do tego Nowego Świata Przygód, no to zdaje się, że jedyną taką, którą tak naprawdę właśnie napisał, żeby były łatwe i szybkie pieniądze, to jest Niezwyciężony, który zresztą w związku z tym jest, powiedzmy, najłatwiejszą w odbiorze, nie bardzo taką komercyjną, używając tego dzisiejszego pojęcia. Natomiast on uwielbiał o tym mówić oczywiście swoim korespondencyjnym przyjaciołom, że pisze wyłącznie dla pieniędzy. Ale gdyby tak było, no to pisałby same Niezwyciężone, co nie jest w ogóle złe. Ja bardzo chętnie przeczytał więcej książek tego typu, ale tak mało ich pisał. Znaczy mało pisał takich, które są łatwe w odbiorze i łatwe w druku. Natomiast też właśnie to są z serii tych zaskoczeń, które mnie spotykają, że wydawało mi się, że znaczy, krótko mówiąc, astronautów też prawdopodobnie, można powiedzieć, że napisał po to, żeby mieć wydaną książkę wreszcie, ale no, też przyniosł mu ogromne pieniądze. Natomiast potem dosłownie z każdą następną książką zapytał, były jakieś problemy takie, że właśnie wydawnictwo zatrzymywało na rok czy na dwa lata. I to mnie bardzo zaskoczyło, że te problemy były. No, jest ten tomik opowiadań, który Lem potem nie chciał wznawiać i sam o nich bardzo złośliwie mówił Beresiowi, że to jest tam moje najohydniejsze socrealistyczne paskudztwo, jakie kiedykolwiek popełniłem. Tak mówię o opowiadaniu Topolny i Czwartek, które się ukazało w tomie Sezam i inne opowiadania właśnie w u szczytu stalinizmu. Też okazało się, że były problemy natury cenzuralnej z tym. Właśnie młodzi ludzie nie będą wiedzieli, o co chodzi. Znaczy tak, no właśnie dlaczego się cenzuruje science fiction? I rzeczywiście ja to mogę wyjaśnić, ale to jest w ogóle temat na dłuższą rozmowę. Znaczy to był szalony ustrój, który się doszukiwał strasznie podejrzliwy szalony ustrój, w tym właśnie nawet opowiadanie zupełnie dziejące się na innej planecie mogło mieć jakieś zasady natury cenzorskiej. Więc miał problem z tym. Miał problem z obokiem Magellana. Miał problem oczywiście z opisami swoich wojennych przeżyć w trylogii, która się ostatecznie okazała jako czas nieutracony. No i kolejno potem pisał dialogi, z którym były problemy cenzorskie, które on w ogóle się sam prosił, gdyż dialogi to jest de facto cybernetyczne uzasadnienie, że komunizm nie ma prawa działać, więc że ta książka nie ma prawa się ukazać, to jest o końcu, że się ukazała. Potem Pamiętnik znaleziony w Wannie, czyli też książka, która... Do której wstęp musiał napisać, tak? Wstęp, który odcina się od tego, co napisał w tej książce, a na końcu odcina się też od tego wstępu, bo ten wstęp się wprowadza do... Cenzura to puściła ze względu na ten wstęp, ale ten wstęp no, też jest mrugnięciem oka do czytelnika, więc jest to właśnie alegoria właśnie jakiegoś totalitaryzmu. Co napisał książkę, to właśnie jakby specjalnie prowokował tego cenzora, żeby się do czegoś mógł przyczepić. Więc on lubi mówić, że pisze dla pieniędzy, ale gdyby naprawdę to była jego główna motywacja, to by nie prowokował też swój kłopotu i przede wszystkim by tak ciągle nie podbijał poprzeczki również swoim czytelnikom, to znaczy również nie pisałby tak ambitnego science fiction. Mógłby pisać prostsze, bardziej przygodowe i nie mieć tych wszystkich kłopotów, ale robił to bardzo rzadko. Nawet nie wiem, czy żałuję, czy nie. No, nie wiem, czy, znaczy, z jednej strony chciałbym przeczytać jeszcze jedną taką książkę jak Niezwyciężony, a może nie kosztem tego, że przeczytałem taką książkę jak Solaris, więc... Sam nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, że mało pisał takich komercyjnych i przystępnych. Więc, natomiast rzeczywiście, jak opisuję ten proces twórczy, no to opisuję męki twórcze bardzo często. Książek, które z niego wychodziły same z siebie na zasadzie takiej, że muza usiadła i natchnienie same z siebie płynęło, trochę jednak miał. Znaczy ta pierwsza, czyli Szpital Przemienienia, napisany był podczas gwałtownego przepływu natchnienia i pod wpływem głębokiej wewnętrznej potrzeby. No i ostatnią taką książką była Wizja lokalna w 79. Czyli w międzyczasie mi jakieś tam 20 parę lat, no i w międzyczasie jeszcze parę razy miał jakieś takie przypływy natchnienia. Natomiast często rzeczywiście pisał coś w bólach, no i największy bólach takich literalnych, bo właśnie na łożu boleści szpitalnym pisał właśnie tą ostatnią powieść Fiasko, która w związku z tym najbardziej ponura i właśnie była pisana w największych męczarniach. Znaczy nie, no na pewno w największych męczarniach wszystkich. Ale no Solaris miał straszny problem właśnie, bo im bardziej się posuwał z tą książką, tym bardziej nie wiedział, o czym ona właściwie jest. I to jest, bo rzeczywiście na temat tego, co poeta chciał przez to powiedzieć, można długo i na nic. Nie w przypadku Solaris, i w ogóle literatura na temat Solaris to już jest taka.
Więc znaczy na pewno więcej już napisano w interpretacji tej książki niż ma sama książka, ale no właśnie na czasie, jak już znalazłem, że właśnie ten list, który on to pisze do Wróblewskiego, o czym to ma być, to wszystkie moje też próby interpretacji zrobiły się takie beznadziejnie głupie, skoro istnieje własna autorska powieść. Streszcza ten list w tej książce. Oczywiście jak pani jest, zdaje się, akademickim literaturoznawcą, więc na pewno pani wie, że opinia autora to jest tylko jedna z wielu możliwych opinii. Nie trzeba tropić, tak, co pan tak, miał na myśli, tak, tylko... Natomiast jednak zignorować takie źródło to jest okropne. Z jednej strony się wstydzę, że napisałem już coś o Solaris, nie znając tego źródła, z drugiej strony nikt wtedy nie znał prawie, więc mam takie usprawiedliwienie. Szanowni Państwo, chciałabym oddać Państwu głos na pewno. Nie, macie jakieś pytania? Czy ktoś chciał o coś zapytać? Jedno pytanie. Lew rozpoczyna swoją twórczość literacką w czasach słusznie minionego socrealizmu. De facto Szpital Przemienienia, jeśli dobrze pamiętam, też 1949 rok? To był czas, kiedy pisarze w Polsce mieli stawiane zadania, wymogi, jeżeli ich nie spełniali, to nie byli publikowani. On się musiał temu wszystkiemu podporządkować. Tak. Musiał się w tych czasach znaleźć. A jednocześnie to, co pan wspominał o tym, że on niechętnie mówił o swojej przeszłości, o swoich biografiach, on w ten tekstach, co pan pokazuje w swojej książce, bardzo sprytnie te elementy swojej biografii umieszcza, ale nigdy wprost. To wynika z tego, że w tych czasach inaczej się po prostu chyba nie dało, prawda? Jak on do tego doszedł? Jak pan sądzi? Co go skłoniło? No bo sam Szpital Przemienienia chyba nigdy nie byłby jako jednostka taka samodzielna opublikowany w tamtych czasach. No właśnie nie wiem. To znaczy, Lewowi tutaj zabrakło kilku miesięcy, bo teraz nie pamiętam daty, jest taki konkretny moment, to jest właśnie ten Szczeciński Zjazd Związku Literatów Polskich, na którym pisarzom właśnie dokładnie powiedziano, czego się po nich oczekuje i jak mają się zachowywać. Natomiast jakby teraz, znaczy śledząc tą korespondencję, teraz napiszę o tym więcej niż tej książce. Znaczy, ta książka od razu przeszła przez cenzurę, czyli cenzura jej nie zatrzymała Szpitala Przemienienia. Natomiast trafiło to do... Wziąłem to zamiast do wydawnictwa Gebertner i Wolf, które zlikwidowano. I właśnie gdyby zamiast do innego wydawnictwa, to zabrakło jakieś paru miesięcy. Gdyby ta książka wcześniej trafiła, może zdążyłaby się jeszcze ukazać przed tym zjazdem literatu i w ogóle byłaby wtedy sensacją literacką. I w ogóle kariera Lema poszłaby w innym kierunku. Nie zostałby pisarzem science fiction. Później trafiła do wydawnictwa Książka i Wiedza, które się po prostu bało tego tematu. Więc generalnie kazano Lemowi dopisać dodatkowe dwa tomy. I te dodatkowe dwa tomy, no z jednej strony Lem mówił w wywiadach później właśnie, że zmuszono, że on go nie lubi tych dodatkowych dwóch tomów i też się nad nimi pastwił, ale one nie są takie złe. Więc moim zdaniem odpowiedzi Lema są to jakieś dziwnie nieszczere na temat tego, dlaczego ich tak nie lubił. Moim zdaniem dlatego, że za dużo tam napisał o swoich wojennych doświadczeniach, już tak prawie wprost. To znaczy akcja tego drugiego tomu Wśród Umarłych dzieje się w mieście, które nie jest nazwane oczywiście, ale ma bardzo wiele charakterystycznych cech Lwowa. Po prostu ewidentnie dzieje się w Lwowie. Natomiast Szpital Przemienienia zostawia czytelnika, no kończy się, ponieważ jest de facto Holokauście, chociaż oficjalnie nie jest, ale kończy się de facto no, katastrofą, czymś strasznym. Znaczy, to zakończenie jest takie straszne, że bardzo chcemy wiedzieć, czy główny bohater przeżył w ogóle. Znaczy, powiedziałbym, że to zwłaszcza uderza, jak się ogląda ekranizację, która jest dosyć bierna, że po prostu zostajemy z takim strasznym zaskoczeniem, które bardzo chcemy, żeby do niego dopisano jakiś happy end. No właśnie, więc ten happy end Lem niby dopisał, ale wyszła trylogia, w której bohater de facto po prostu ginie w Holokauście dwukrotnie. Przepraszam, że spoiluję. Najpierw na zakończenie pierwszego tomu, potem zakończenie drugiego tomu. Absolutnie nie ma prawa się znaleźć w następnym tomie, a jednak jakimś cudem, właśnie nie wiadomo jakim, to jest jakoś bardzo dziwnie wyjaśnione.
A właściwie nie jest, no to znaczy... Trzeciego tomu, bo to w sumie była trylogia, prawda? Wśród umarłych. O Boże, nie pamiętam. Teraz już. Znaczy, czas nie utracamy na to. Właśnie, też mi wyleciało z głowy. A w każdym razie, nie, to przepraszam, bo mnie też wyleciało z głowy, ale wiem, że właśnie wśród umarłych to też wspomina pan w książce, że to jest rzecz, o której on chciał, właściwie rzadko wspominał, chciał tak, to zapomnieć. Tak, więc moje to dlatego nie pozwala tego znawiać. Natomiast, więc wydawnictwo po prostu się jednak bało tego tematu, no prawdopodobnie dlatego, że to nie jest tak, że nie wolno było mówić o Lwowie za komuny, ale po prostu nie pomagało to w publikowalności książki, więc później cały ten... Natomiast ponieważ czytelnik już mu wydał Astronautów, to on przeniósł tą książkę z książki wiedzy do czytelnika, w którym mu naobiecywano właśnie, że któremu obiecano, że ponieważ jest ich, miał ich jedną bestsellerową książkę, więc go właśnie namili, że będzie świetnie, więc Lemin napisał to, poza tym jeszcze zaczął dla nich pisać obok Magellana, no i oczywiście czytelników wtedy zaczęła się czystka, to znaczy bo właśnie wydawnictwo stało na progu likwidacji, jego charyzmatyczny założyciel Boryszta właściwie stał się taką niemile widzianą osobą w obozie władzy. Troszeczkę to jest pokazane w tle filmu Borysa Lankosza Rewers, więc po prostu oni już mieli za dużo kłopotów, już nie chcieli na siebie brać kolejnych kłopotów, czyli tych książek, do których ktoś się może przyczepić i będzie afera. Więc ileś tam lat czekał na to, żeby to się wreszcie ukazało, ale co jest bardzo charakterystyczne, to nie była cenzura, tylko to była autocenzura, strach redaktorów kolejnych wydawnictw. Więc właściwie Lem przestał mieć te problemy dopiero kiedy w wydawnictwie literackim jakby natrafił na wydawnictwo i na redakcję, która... Bo jakby jednym problemem była cenzura, drugim była relacja autora z jego wydawnictwem czy z jego redakcją. Jeżeli trafił na wydawnictwo, które chciało bronić pisarza przed cenzurą, to różne rzeczy niemożliwe stawały się możliwe, tak jak właśnie publikacja na przykład dialogów, bo wtedy w związku z tym po prostu wypracowano jakiś sposób, jak to ominąć, co zrobić, żeby cenzor podjąć z nim jakieś negocjacje. Natomiast zazwyczaj typowa reakcja typowej redakcji to nawet nie była taka, że podejmijmy jakąś grę, tylko w ogóle zróbmy to tak, żeby nikt się do niczego nie przyczepił, żebym ja nie miał problemu. Więc wydawnictwo literackie znalazł, powiedzmy, tak chętnych do współpracy właśnie, że zaczną się jakieś negocjacje, to co musimy z tym zrobić, żebyście to jednak puścili i tak dalej, których zabrakło w tych jego pierwszych książkach. Ale ile on miał właśnie przedziwnych zupełnie przygód różnych właśnie z no nigdy, prawie nigdy nie z cenzurą taką dosłowną. Znaczy jednak, zagalopowałem się, rzadziej z cenzurą taką dosłowną, a częściej właśnie z taką autocenzurą, czy po prostu tym czymś, że nikt w tamtym stroju nie chciał... typowym strachem typowej osoby było to, żeby nie mieć problemu z władzą, a więc najlepiej jest wydawać takie książki, do których cenzura się po prostu nie przyczepi. Więc przejdźmy tego cenzora, zanim on nam skrytykuje. To była typowa postawa. Mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Bardzo prosimy. Ja mam pytanie, czy zachowały się jakieś ślady, jeżeli była taka korespondencja między Lemem a Zajdem? Czy w ogóle oni wchodzili ze sobą w jakieś interakcje? Wydaje mi się, że nie, natomiast bo w ogóle jakby Lem nie lubił opinii pisarza science fiction, więc tak ogólnie nie, kiedy zaczął się też w Polsce rozwijać ten fandom, czyli taki ruch konwentowy, to też nie lubi współpracy z innymi pisarzami science fiction. Znaczy jego ulubieni, jego przyjaciele to byli właśnie Mrożek czy Błoński, znaczy świat taki akademicki, nie lubi innych pisarzy i wydaje mi się, że jest taki ślad, tylko ponieważ znowu nie mam pewności, to nie chcę jakby spekulować, ale wydaje mi się rzeczywiście, że w ogóle na progu swojego debiutu Zajdę wysłałeś taki entuzjastyczny, właśnie nie wiem kto, znaczy wiem, że jakiś pisarz wysłał Lemowi jakiś taki bardzo entuzjastyczny list o tym, że jest jego wielbicielem i wysłał swoje pierwsze opowiadania. I Lem go bardzo lodowato potraktował. Zdaje się, że znaczy wykrywając u niego jakiś błąd ortograficzny, niestety. Znaczy w związku z tym, ze względu na to, że to jest dosyć kompromitujące mieć błąd ortograficzny, ponieważ tak do końca nie wiem, czy zrobił go Zajdel, czy nie, ale różne szczegóły pasują, że to mógł być on. W każdym razie, więc cała ta przyjaźń na początku, jeśli mogłaby się pojawić, to umarła z powodu jednego listu, który Lema wkurzył bardziej i w związku z tym... Natomiast jak już ktoś podpadł Lemowi, to
Podpadnięcie wymagało różnych zabiegów, które nie wszystkim się chciało wykonywać. Kamienki wiedzą? Tak, no tak. Znaczy, więc trochę tutaj opisuję właśnie jakichś różnych towarzyskich niesnasek, zerwań i przywróceń znajomości i tak dalej. Znaczy, Lemowi było łatwo podpaść i jak już się podpadło, to już było się dosyć skreślonym, aż do momentu ewentualnego odkreślenia, które tu nigdy nie nastąpiło. Jeżeli to był to, jakiś pisarz go zdenerwował tym miejscem. To jeżeli bym dodał, to ja mam takie skojarzenia troszeczkę z Szpitalem Przemienienia i z tym, powiedzmy, tym takim filozofem, którym wielu się zapatruje, powiedzmy, Witkacego, i z samym zachowaniem Witkacego, który też potrafił być bardzo właśnie takim tak. odrzucaniu, przyjmowaniu jakby do swojego otoczenia. Tak, to prawda, to bardzo dobra paralela. Znaczy właśnie Lem to też jest trochę nieuczciwy, bo właśnie mówi, że absolutnie to nie jest Witkacy i tak dalej, ale za dużo mu dał tych charakterystycznych cech, żeby to odrzucić, więc tak, bardzo słuszna uwaga. Tak, Witkacy miał ten swój słynny, wiesz, do przyjaciół gówniarzy i właśnie z jakimś takim początkiem, że kto się obraża, ten dowodzi, że sam się uważa za gówniarza. Tak mniej więcej. Czy chcą Państwo jeszcze o coś zapytać? Jeśli można. Lem jest standardowo widziany jako pisarz science fiction, ale gdyby od tego science fiction na chwilę odskoczyć, to gdzie Pan go widzi w panteonie pisarzy polskich wszechczasów? Ponieważ dla mnie jest najwybitniejszym pisarzem, nie wiem, polskim XX wieku, ale i teraz. Kiedyś tego tak nie widziałem, ale natomiast właśnie jakby studiowanie okoliczności, w jakich pisał swoje dzieła, samych tych dzieł i tak dalej, sprawia, że kiedyś myślałem, że jest zupełnie osobny, że on zupełnie zrywa z polską tradycją literacką i tak o nim mówił jego przyjaciel, jednak guru jakichś tych literaturoznawców, czy profesor Błoński, że nie mam ciebie jak zaszufladkować, więc w ogóle to, Lem trochę miał żal, że go pomijano w historii literatury. Natomiast teraz, kiedy na to patrzę, to widzę, jak można palcem pokazać konkretne inspiracje, zapożyczenia z Wyspiańskiego, ze Słowackiego, z Sienkiewicza, więc on w ogóle jest wielkim kontynuatorem. Zarówno można go pokazać, jak dużo czerpał z polskiego romantyzmu, z polskiego pozytywizmu, z młodej Polski, z romantyzmu, z renesansu. Znaczy po prostu to nie jest tak, że on jest osobny, on jest właśnie, używając ryzykownej metafory, cudownym dzieckiem właśnie, gdyby tak można było jakoś ten materiał genetyczny tych naszych wieszczów tak połączyć, tak inżynierią genetyczną wyprodukować takiego mutanta łączącego ich geny, Solaris, jeżeli streścimy to tak jednozdaniowo, że bohaterowie Solaris spotykają materializację swoich właśnie podświadomych lęków, aspiracji i traum, no to streszczenie tak samo pasuje do Solaris, jak do na przykład Wesela. Wesel jest o tym samym i trochę też wyzwolenie Wyspiańskiego, więc ale też w Dziadach też już mamy generalnie, znaczy w ogóle, jak sam tytuł wskazuje, w Dziadach mamy spotkania, jakby to ujął jeden z bohaterów Solaris, dr Sartorius, mamy spotkania, rozmowy z tworami F, tak je nazywa. Więc bardzo dużo, jeśli chodzi na przykład właśnie o tworzenie nastroju grozy, czerpał właśnie z polskich romantyków. Jeśli chodzi o właśnie takie hipnotyzowanie czytelnika, no jednak opisami przyrody, to jednak bardzo dużo zawdzięcza właśnie Sienkiewiczowi na przykład. I sama taka poetyka, jakiej używa do opisania jakichś górskich pejzaży, przez które wędruje główny bohater Niezwyciężonego, to momentami właśnie po prostu w ogóle widać, że to jest wycięte z młodej Polski. Więc kiedyś uważałem, że to jest zupełnie co innego, to nie są te szkolne nudy, to jest zupełnie. No, tak czytałem Lema jako dziecko, jako licealista też właśnie w takiej kontrze do tych lektur. Teraz uważam, że ta kontra, w którą bardzo głęboko wierzyłem jako licealista, była jednak naiwna i to nie jest kontra, to jest bardzo twórcza kontynuacja. Znaczy, bo też w ogóle to jest jedna z charakterystycznych cech naszej literatury. Znaczy, tym się różnimy od innych literatur, że mamy bardzo dużo fantastyki w kanonie lektur i to wcale nie jest takie oczywiste. To znaczy, młody, powiedzmy, Anglik czy młody Rosjanin nie czyta tak dużo opowieści o jakichś
straszydłach, które topią niewiernych kochanków w zaklętym lesie. Wszak z 38% tej naszej lektury to jest cały czas w ogóle science fiction, fantasy, zombie, wampiry, dystopie. I dla mnie się wpisuje. Tak, tak, bardzo, bardzo silnie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy. W znakomitym towarzystwie pana Wojciecha Olińskiego weszliśmy na orbitę naszego projektu Dylematy i Polemiki. No to wstała przyjemność po mojej stronie, na przykład jak zacząłem i skończył. Zainicjował pan. Cudownie się mówi do ludzi. Bardzo, bardzo polecamy Państwu kolejne punkty programu. Wszystko będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej, na Facebooku. Jeszcze terminy dogrywamy oraz na afiszach. Zapraszamy bardzo serdecznie panu, dziękujemy i polecamy książkę Lem, Życie nie z tej ziemi, to jest biografia Lema, oraz następną, która ukaże się kiedy? No jesienią, to znaczy, jesienią. Mamy ogólnie stulecie Lema, więc... Tak, Lem w PRL-u, czyli taki właściwie wycinek, spory wycinek było to tam. Tak, ale konkretnie Lema, to będzie taka częściowa biografia. Konkretnie tak? o użeraniu się z PRL-owskimi instytucjami to będzie. Jak przeżyć, jak przeżył. Tak, jak przeżył. Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy tych widzów, którzy nas oglądali na Facebooku. I zapraszamy na kolejne spotkania. Pan przypuszczam, że w tym roku jest bardzo zajęty w związku ze stuleciem Lema, prawda? Zaproszenia sypią się chyba jak. Także nie narzekam. Życzę jak najwięcej spotkań na żywo. Oko. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panu.